Kasia Traczyk, Radosna Fabryka. Pokażę Wam dzisiaj, jak ostemplować różne tkaniny. Ja wybrałam koszulki. Wy możecie ostemplować ścierki, pościel, co tak naprawdę chcecie. Potrzebne będą farby do tkanin, ścierka kuchenna, koszulka, gąbkowe pędzle, piłeczki, szklaneczki, słomki, ołówek z gumką, blok rysunkowy, tektura. Znalazłam w domu kilka przedmiotów, którymi mogę zrobić kółka. Ołówek z gumką, nakrętka, szklanki, piłka. Mamo, to też jest okrągłe. Super! Teraz zrobię próbę i zobaczę, co będzie wyglądało najlepiej. Leosiu, które kółka wybieramy? Zielone. Też mi się najbardziej podobają. Wybieramy rurkę i szklankę. Przed malowaniem wkładam tekturkę, żeby farba nie przebiła na drugą stronę. Robimy kółka. Jak Wam się podoba? Leon? Fajnie. Super. To dawaj buziaka. Koszulka musi schnąć do 5 godzin. Następnie warto ją przeprasować żelazkiem przez pergamin. Wtedy kolor będzie dużo trwalszy. I to by się uda.